Na boisku w Starych Bugaczowicach odbyła się kolejna już 18. edycja turnieju miast i gmin powiatu wałbrzyskiego. Do rywalizacji przystąpiły reprezentacje poszczególnych gmin, które konkurowały w kilkunastu konkurencjach, jakie przygotowali tegoroczni organizatorzy, czyli gmina Szczawno-Zdrój. Samorząd funkcjonuje już od wielu, wielu lat, a od 18 lat jest organizowany turniej i za każdym razem jest ta zabawa taka bardzo przyjemna. No dzisiaj może trochę było chłodno, ale mimo wszystko było fajnie. Najważniejsze jest to, że jeszcze gdzieś tam się kołacze ta chęć integracji, bycia razem. Szkoda, że nie wszyscy, bo to jest zawsze taki niedosyt. Myślę, że warto by było przywrócić ideę, którą myśmy kiedyś tutaj realizowali w Starych Bogaczowicach, biesiadę samorządową z okazji Dnia Samorządowca. Większość gmin powiatu wałbrzyskiego wzięło udział. Była fajna zabawa. Pogoda dopisała, bo nie padało, mimo że momentami wiaterek jest chłodny. Ale generalnie pozytywnie. No, wspaniała rywalizacja. Ja muszę powiedzieć szczerze, że wygraliśmy organizację kolejnego. Niestety spośród wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu wałbrzyskiego tym razem zabrakło aż trzech gmin, które nie wystawiły swoich reprezentacji na turnieju. Czarnego Boru zabrakło. No i Wałbrzycha, ale może to już inny powiat. Ja rozumiem, że to nie jest turniej aglomeracji, w związku z tym nie ma Wałbrzycha, to powiem to już tak przez taką złośliwość, ale na przykro, że akurat te gminy tutaj nie wystąpiły. Czyli 7 drużyn uczestniczyło. Myślę, że konkurencje były bardzo ciekawe. Była taka fajna, wspaniała rywalizacja, bardzo wesoła i to mi się właśnie bardzo podobało. Szkoda, że tych gmin nie było, ale to jest akurat zmartwienie tych gmin, które z nami tutaj nie wystąpiły. Większość konkurencji, z którymi zmagali się przedstawiciele gmin, były dosyć zabawne, na przykład rzut surowym jajem. Czy konkurencja o wdzięcznej nazwie wygryźć swojego szefa, gdzie zawodnik musiał tylko przy pomocy własnych zębów wygryźć podobiznę szefa swojej gminy w waflu? Patrzymy się na widownię. I wygryzamy jak najbardziej podobną za stoliczek. Swojego szefa. Nie robimy dziurek, jemy tego wafla, jemy, tak, wafelski. Widzimy teraz, kto to w poniedziałek chodzi do szefa. Nie wiem, czy to przejmu. Proszę się przypatrzeć, może patrzymy na przyszłych szefów. Nie wiem, czy to ważne, panie burmistrzu, ale zjadłem pana wafla. Zrobiła, więc jeszcze chwilę. Mamy już pierwszego momenty. Zwycięzcę. Proszę, Balim, ale pan Hausman by się ucieszył. Być może to wójt. Nasz pan burmistrz profila, chyba widzę. Jednak najbardziej emocjonująca była ostatnia konkurencja, która zmieniła całkowicie hierarchię zdobytych w pozostałych etapach zawodów punktów pod tajemniczą nazwą Weź Kopertę. 5 punktów dla Jeliny. Plus 5 dla Szczawna. Plus 45 dla Balina. Plus, nie widzę, 30 dla wójta Starych Bugaczowic. Dla Dycha dla starostwa. Cóż, no zagadkowa była ostatnia konkurencja, która de facto przebudowała cały układ punktowy, prawda? Bo ci, co trafili największą liczbę punktów 45, no przeskakiwali tych, którzy byli przed tą konkurencją na wyższych miejscach. I to było bardzo ciekawe i do końca trzymające w napięciu. W ostatniej konkurencji niestety Weź Kopertę dostaliśmy tylko 10 punktów i dlatego po prostu zajęliśmy ostatnie miejsce. Jak to taka konkurencja Weź Kopertę? No właśnie, to znaczy się, że nie bierzemy. Czasem można się napracować bez efektów,
a znajdzie się koperta i widzi pan, jakie to może przetasowania zrobić. Ciekawostką tegorocznego turnieju miast i gmin jest to, że do tej pory to zwycięzca rywalizacji był organizatorem kolejnego turnieju. Tym razem jednak ten punkt uległ zmianie i to drużyna, która zajęła ostatnie miejsce, będzie gospodarzem przyszłorocznej rywalizacji. Organizatorem jest zawsze gmina, która wygrywa. W tym roku wprowadziliśmy tak powiem nowość, że organizatorem w przyszłym roku jest gmina albo powiat. To zależy, kto przegra. Wychodzi na to, że wynik jest taki, że w przyszłym roku powiat organizuje imprezę. Czyli tak naprawdę nie wiadomo gdzie? No nie wiadomo, zobaczymy. Może w Szczawnie zorganizuje powiat imprezę. Czekamy za rok, gdzie powiat zorganizuje. No właśnie, to jest zagadka. No właśnie, zgłosiłem propozycję dla zarządu powiatu, żeby w Mieroszowie był zorganizowany kolejny, już 19. turniej gmin powiatu wałbrzyskiego. Zobaczymy, gdzie zarząd powiatu, no przyszły zarząd powiatu zdecyduje, prawda, bo czekają nas wybory do powiatu ziemskiego w przyszłym roku, więc no, poczekamy na decyzję władz powiatu, gdzie wybiorą ten turniej zorganizować. Tu jednak miejsce pozostaje nadal zagadką i tajemnicą, ponieważ przegranym i jednocześnie wygranym zostało starostwo powiatowe, które kolejne zmagania może zorganizować w którejkolwiek gminie powiatu wałbrzyskiego. Oczywiście to nowe władze powiatu zdecydują, gdzie odbędzie się ten turniej. No, mam nadzieję, że właśnie odbędzie się gdzieś w jakiejś miejscowości czy gminie, która będzie chodziła w skład powiatu wałbrzyskiego. Mamy propozycję już w tej chwili dwóch gmin, gminy Jedlina i gminy Mieroszów, więc na pewno w którejś z tych gmin zorganizujemy, albo władze, przyszłe władze zorganizują ten turniej. Miejsce rywalizacji będzie jednak najprawdopodobniej określone już przez nowe władze powiatu wałbrzyskiego, ponieważ tylko do końca bieżącego roku obowiązywać będą granice obecnego powiatu ziemskiego.